Dzisiejszy odcinek poświęcimy wyjątkowej parze, która pokazała, że prawdziwa miłość może przetrwać wszystko, Jan Suzin i Alicja Pawlicka. To on, jeden z najbardziej rozpoznawalnych speakerów telewizji polskiej, i ona, utalentowana aktorka, tworzyli niezwykły związek, który przetrwał pół wieku. Ich początki nie były łatwe, ale to właśnie Jan pomógł Alicji wyzdrowieć z traumy. Przeżyli razem wiele lat pełnych wzajemnej troski, miłości i wsparcia, aż do smutnego końca. Z głębokim żalem otrzymaliśmy informację, że dnia 7 marca 2024 roku odeszła od nas Alicja Pawlicka-Suzin, mając 90 lat. Przez 4 dekady, od 1954 do 1994 roku, była związana z Teatrem Polskim w Warszawie, gdzie stworzyła szereg niezapomnianych postaci zarówno na scenie teatralnej, jak i w produkcjach telewizyjnych. Jedną z jej najbardziej znanych ról była postać urzędniczki Kubasińskiej w komedii filmowej Nie lubię poniedziałku, która przyniosła jej szersze uznanie i sympatię publiczności. Z wielkim żalem i smutkiem przekazuję, że zmarła wybitna i ceniona przez wielu Alicja Pawlicka-Suzin, którą mogliśmy podziwiać w niezliczonych spektaklach i produkcjach telewizyjnych. Była nie tylko znakomitą aktorką, ale także od 1965 roku żoną znanego speakera telewizyjnego Jana Suzina, który również zyskał popularność na antenach telewizyjnych. Mieszkańcy Saskiej Kępy, gdzie para mieszkała, pamiętają ją jako serdeczną i ciepłą osobę. Jan Suzin i Alicja Pawlicka to postacie, które zapiszą się złotymi zgłoskami w annałach historii polskiej telewizji, nie tylko ze względu na ich wkład artystyczny, ale również przez ich burzliwe, choć pełne uczucia życie prywatne. Alicja Pawlicka wcześniej związana była z aktorem Mieczysławem Gajdą. Ich małżeństwo rozpadło się w skandalicznych okolicznościach, gdy ujawniono, że Gajda miał romans z Jerzym Nasierowskim, innym aktorem, który stał się bohaterem jednego z głośnych skandali obyczajowych Polski Ludowej. W czasach, gdy tematyka związków jednopłciowych była tematem tabu i niewiele osób decydowało się mówić o swojej orientacji seksualnej otwarcie, ten wątek w życiu Pawlickiej wywołał ogromne poruszenie. Spotkanie Alicji Pawlickiej i Jana Suzina miało miejsce w 1958 roku w siedzibie telewizji, gdzie Suzin pełnił rolę speakera, a Pawlicka występowała w transmisji na żywo. Po zakończeniu emisji zorganizowano małą zabawę w charakteryzatorni, na którą Alicja, nie pijąca wówczas alkoholu, została wysłana po zakupy do sklepu. Przygoda z zakupem butelki wiśniówki i późniejsze zaproszenie Suzina do spędzenia reszty wieczoru razem szybko przerodziły się w serdeczne rozmowy i wspólne śmiechy. Alicja wspominała ten wieczór jako początek czegoś wyjątkowego w swojej autobiografii, dodając, że Suzin uprzejmie zaproponował, że odprowadzi ją do domu, a potem zaprosił na drinka do kawiarni Kameralna na Foksal, co było gestem niezwykle eleganckim. Między Janem i Alicją zaiskrzyło niemal natychmiast, a ta sympatia szybko przerodziła się w głębokie uczucie. Postanowili nie ukrywać swoich uczuć, choć początkowo trzymali swoją relację w tajemnicy, nawet przed najbliższymi przyjaciółmi. W tym czasie Suzin pomagał finansowo swojej byłej partnerce Irenie Dziedzic, a Pawlicka formalnie zakończyła swoje pierwsze małżeństwo, co było trudnym, lecz koniecznym krokiem ku nowemu życiu u boku Suzina. Ostatecznie ich związek przetrwał próby czasu, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych w polskim świecie rozrywki. Alicja Pawlicka, urodzona w 1933 roku w Warszawie, jest powszechnie znana jako jedna z najbardziej wybitnych postaci w historii polskiego teatru i telewizji. Znacznie młodsza od swojego męża Jana Suzina, który zdobył sławę jako ikoniczny speaker telewizji polskiej, miała przed sobą długą drogę do stania się cenioną aktorką. Jej początki artystyczne były pełne wahania i niepewności. Wpływ na jej decyzję o kształceniu się w zawodzie aktorki miała nauczycielka, która zainspirowała ją do podjęcia próby dostania się do szkoły teatralnej. Alicja Pawlicka dostała się do szkoły za pierwszym podejściem i ukończyła ją z wyróżnieniem w 1955 roku. Początkowo planowała dołączyć do zespołu Teatru Śląskiego w Katowicach, który w tamtym czasie był miejscem nowatorskich poszukiwań artystycznych pod kierownictwem młodego reżysera Gustawa Cholubka. Jednak los zdecydował inaczej i zamiast tego została przydzielona do Teatru Polskiego w Warszawie, gdzie ostatecznie rozwinęła swoją karierę. W tamtych czasach system przydziału pracy nie pozwalał na swobodę wyboru miejsca zatrudnienia, co stanowiło dla wielu artystów źródło frustracji. Lata 60. przyniosły jej uznania jako jednej z najbardziej obiecujących młodych talentów scenicznych. Jej umiejętności i charyzma przyciągały uwagę krytyków i publiczności, a zdjęcia Pawlickiej zdobiły okładki takich czasopism jak Film i Przekrój.
Szerokie uznanie przyniosła jej zwłaszcza rola Heloizy w słynnej sztuce Abelard i Heloiza, wystawionej w ramach Teatru Telewizji w 1957 roku. Alicja Pawlicka miała również okazję współpracować z Adamem Hanuszkiewiczem, grając Eurydykę w Orfeuszu i błyszczała na scenie w wielu innych sztukach teatralnych. Jan Suzin, choć ukończył architekturę na Politechnice Warszawskiej, nigdy nie pracował w zawodzie. Jako speaker Telewizji Polskiej zyskał szerokie uznanie dzięki swojej charakterystycznej prezencji, która przypominała sylwetkę angielskiego lorda, a jego wytworne maniery i niezwykle barwny głos sprawiły, że stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w polskich mediach. Razem Jan i Alicja tworzyli parę, która nie tylko zyskała sławę dzięki swoim profesjonalnym osiągnięciom, ale także była symbolem artystycznej elegancji i kulturalnej sofistyki. Podczas studiów na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie Alicja Pawlicka miała okazję poznać Mieczysława Gajdę. Miłość między nimi rozkwitła szybko, prowadząc do ślubu. Jednakże ich wspólne życie wkrótce stanęło przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Gdy Alicja była w ciąży, dowiedziała się, że jej mąż Mieczysław zakochał się w Jerzym Nasierowskim, koledze ze studiów. Mieczysław przyznał, że stawiał opór temu uczuciu, jednakże ostatecznie przegrał z siłą nowo odkrytych emocji. Mieczysław, Alicja oraz Jerzy podjęli próbę terapii grupowej, mając nadzieję na łagodne przejście przez ten trudny okres w ich życiu. Alicja, będąc w zaawansowanej ciąży, musiała stawić czoła niewyobrażalnemu bólowi i zdradzie. Jerzy Nasierowski, wspominając tę chwilę po latach, podkreślił, że celem tych sesji była pomoc Alicji w zrozumieniu sytuacji, by mogła przestać cierpieć. Mieczysław Gajda był tak zaślepiony uczuciem do Jerzego, że stwierdził, iż zrobi wszystko dla swojego nowego partnera. Jednak ich związek przybrał dramatyczny obrót, gdy Jerzy wplątał Mieczysława w szereg kryminalnych afer. W 1972 roku obaj stanęli przed sądem. Mieczysław Gajda podczas swojej mowy obrończej wyraził głębokie uczucia wobec Jerzego, mówiąc, że pragnął poświęcić dla niego swoje życie. Mieczysław opuścił więzienie po 2 latach, a chociaż w tym czasie już nie był mężem Alicji, te bolesne wydarzenia z pewnością miały na nią ogromny wpływ. Cała ta sytuacja zostawiła trwały ślad na życiu Alicji Pawlickiej, która musiała radzić sobie z osobistym i publicznym upokorzeniem w czasie, gdy powinna cieszyć się radosnym okresem oczekiwania na dziecko. Ten okres życia Alicji z pewnością był pełen emocjonalnych trudności, ale też ukształtował ją jako osobę o niezwykłej sile i wytrzymałości. Jan Suzin i Alicja Pawlicka związali się małżeńskimi więzami w roku 1965, a ich ceremonia ślubna była podkreślona obecnością znanych postaci, takich jak spikerka Edyta Wojtczak oraz tłumacz Jerzy Lisowski. Ten dzień dał początek niemalże półwiecznej, wspólnej drodze życiowej, która trwała aż do momentu śmierci Jana Suzina w kwietniu 2012 roku. Przez te wszystkie lata Alicja Pawlicka z ogromną miłością i oddaniem opiekowała się swoim mężem, zwłaszcza kiedy w późniejszych latach zmagał się z chorobą nowotworową. Alicja często wspominała, że Jan był miłością jej życia i mężczyzną, który pozwolił jej zapomnieć o traumatycznych wydarzeniach z pierwszego małżeństwa z Mieczysławem Gajdą. Alicja i Jan rzadko kiedy rozstawali się, odległość dzieliła ich jedynie wtedy, gdy Jan musiał wyjechać, aby poprowadzić koncert czy inne wydarzenie. Pomimo swojej bogatej kariery aktorskiej, Alicja nie żałowała, że w późniejszym czasie była bardziej znana jako żona Jana niż jako aktorka. Ceniła tę rolę, czując się w niej spełniona. Jan Suzin z kolei rzadko mówił publicznie o swojej żonie, ale kiedy już to robił, wyrażał swoje szczęście i wdzięczność za to, że miał u swego boku tak wspaniałą osobę. Gdy Jan przeszedł na emeryturę, a później zaczął chorować, Alicja nie opuszczała go na krok, starając się być wsparciem w tych trudnych chwilach. Mimo iż rzadko kto wiedział o jego chorobie, Jan starał się zachować pozory normalności, utrzymując swoją postawę i uśmiech jak najdłużej. Alicja wspominała, że nawet w tych trudnych czasach Jan starał się być silny i nie przyjmował roli pacjenta aż do ostatnich dni, które spędził w domu, unikając hospitalizacji. Jan Suzin zmarł 22 kwietnia 2012 roku, a jego śmierć była wielką stratą dla Alicji, która straciła nie tylko męża, ale i najbliższego przyjaciela. Mieczysław Gajda, pierwszy mąż Alicji, odszedł 5 lat później, w 2017 roku. Alicja Pawlicka zmarła 7 marca 2024 roku, zostawiając po sobie bogate dziedzictwo zarówno na scenie teatralnej, jak i w sercach tych, którzy mieli szczęście ją znać.